Cześć, ten Patrycję chcieliście, przeprowadziłem ją i chcieliście Berufsa, to też gram na Berufsie. I nie chcieliście szkielecików, to nie będzie szkielecików, pójdziemy sobie gdzie indziej. Patrycjo, idziemy właśnie do tych, na impy, czyli tam, idziemy expić na impach, czyli tam gdzie się wypierdoliłem nie raz i nie dwa, no dobra, akurat dwa. Cześć, bo gramy na tym świecie. Ja muszę je wytłumaczyć. A jakiś typ za mną nie zapierdala? Ej, nie widzę go. Nie, Lordziku? Nie. To jakie dziwne niki mają ludzie w tej grze. Ej, czemu mi tak ten dziwnie działa tu Morganem? Dobra, tego. Poważne trunki dzisiaj pijemy. Weź tam zaatencuj. Żeby nie było, że bieda. W tych siecach. Weź tam pokaż. O kurwa. Drogie trunki, takie o. Weź, bo mi tutaj ten zabił. Dobra. Odkazał mnie No zatańczyć. dobrze, dobrze, dobrze. Idziemy na impy. Pogadamy sobie do poważne tematy. Będę grał na margonem.com. Stoję na razie na rozuglagu. Coś tam ubiłem go chyba z 80 razy. Nic nie zdobyłem. Nic zupełnie. Powiedzmy L, a nie kom. A powiedziałem o kom, tak? No. No, bo na kom stoję na rozuglagu. Mam 59 level, nie? A teraz jestem na PL, jestem na Berufsie, idziemy na impy, nie? Ten temat mam fajny. O czym porozmawiałem, Patrycjo? Na szkole średniej. Tak, czyli. Ale na szkole to nudne. No, że co? Kochana. Nie, szkoła nie jest nudnym tematem. Znaczy, jest nudnym. Znaczy, jest na pewno ciekawszym ogólnie z mojej perspektywy, czyli z człowieka, który już do niej nie chodzi, bo. Mgła, a ja to chodzę, pewnie co? No, już nie chodzisz, bo jednak już ten. Chcesz się wynikami z matury pochwalić? Jeszcze ich nie mam. A no nie masz. Z Nie, ustnych. Z trzymam ustnych. zakład. A, dobra. Ja się pochwalę, no i co? Dobra. Czy ty, Patrycja, wierzysz, że ja się nie wypierdolę na tych impach? Oczywiście. Bo kiedyś miałem chyba 92 level tropicielem. Nie wiem, 92, 91 wypierdoliłem się, bo poszedłem na 4 impy magów. Teraz mam 86. I może się nie wypierdolę. Wcześniej miałem chyba 93, też się wyjebałem. Albo mnie zabili. Ale to też na impach biegałem chyba. Nie pamiętam. Nie, Vandarum byłem. I wiesz, no. Nie no, to granie na margonem.com to mi się bardziej podoba, bo. Wiesz czemu, Patrycjo? Wiesz czemu? Wiem, czemu. Ale ty nie wiesz. Nie no wiem. Bo tam popełnię taki obłąd, o tak. Czy tu popełnię taki obłąd i mnie kurwa nie ma. A tam stoję sobie na rozuglagu. W robocie na przykład odpalam sobie komputerek, loguję się i tam wbijam sobie. Mam dopiero do takiego zapracowania. Kurwa, bo jestem. Tylko 2 dni luzu miałem. Czeka mnie jeszcze całe 3 dni pracy. Ty, jakiś tutaj ten, zrobili przejście do tego Orgra Bardun. A czy nie, to się nazywa inaczej, takie krasnoludków miasto, wiesz. Dobra, o tej szkole mieliśmy opowiedzieć. To chodzi o to, że. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę. No teraz są gimnazja, tak? Nie, podstawówki teraz są, kurwa, 8 lat. I taki powiem szczerze, moim zdaniem, człowiek, który jest w wieku. I ktoś tu na impak biega, wiesz, że on mnie zapierdoli pewnie. Będę musiał mieć szybkie nogi. Ej, bo jak mnie wypierdoli, to się popłaczę normalnie. Człowiek w wieku 16 lat, czy ile tam ma. To nie jest ogólnie moim zdaniem wiek. No teraz, ej, bo czekaj. Wcześniej było 9 lat i wybierałeś szkołę, nie? To teraz wybierasz jeszcze wcześniej. No tak. Wcześniej o rok. Więc moim zdaniem taki wiek, w którym wybierasz szkołę średnią, czyli jakiś już zalążek ogólnie na swoją przyszłość, tak? Bo możesz potem tego żałować. A są sytuacje, gdzie ludzie tego, no jednak żałują. Możesz wybrać coś takiego, że będziesz tego jednak żałowała. Ej, wiesz, ja się. Wypierdolę pewnie zaraz. Wybieracie ogólnie tą szkołę, czy to właśnie technikum, czy tam zawodówkę, czy tam liceum i potem możecie troszkę tego żałować. Moim zdaniem, jak ja wybrałem technikum, to no, nie żałuję tego. Ze względu na to, że jeśli wybieracie technikum, wybieracie zawodówkę, to macie tylko zawód, tak? Macie tam jakieś. Nie wiem nawet, czy zawodówce są ogólnie egzaminy kwalifikacyjne do tego, ale chyba są. Ja się nie znam na tym, na zawodówce, ale dobra. W tym, jak to się nazywa? W technikum macie i zawód,
Oczywiście, jeśli zdacie to wszystko, a 50% klasy, o ile nie mniej, idzie do technikum tylko, a bo kolega poszedł, to ja też sobie pójdę. No to macie, jeśli dobrze wam pójdzie w technikum, zdacie te zawodowe, to macie też maturę, macie zawodowe, więc macie już taki manewr. Możecie sobie albo iść na studia, jeśli chcecie, związane z zawodem, to już w ogóle zajebiście, bo macie już tam jakieś praktyki i tak dalej. A jeśli nie, to możecie sobie na coś innego iść. Ty, Patrycja, wybrałaś jaki, że tak powiem, manewr? Gdzie poszłaś? Manewr? Bo ja nie poszłam tam, gdzie chciałam. Aha. Znaczy, teoretycznie chciałam iść na tą naukę, ale nie do tej szkoły. A to przez przypadek się tam dostałam, bo w sumie przez mojego wujka. A, ale to było liceum, tak? Które było tam o jakimś charakterze mundurowym. No to moim zdaniem dosyć takie interesujące. No dobra, tylko szkoła nie dała mi warunków do tego, żeby się przygotować do tych mundurów. No bo wiesz, jak to ta szkoła, jak szkoła. Tak, trochę też zależy od szkoły. Dlatego musiałam zmienić na jeszcze gorszą. Do tego zmieniła na jeszcze gorszą. I jesteś zadowolona ze swojego wyboru? Mam bilet, to nieźle. No ma bilet. Ale nawet jeśli, wiesz, człowiek ogólnie idzie sobie do jakiegoś technikum, na przykład tak jak Warren, czy kto tak, nie wiem, idzie sobie na jakiegoś elektryka, czy coś takiego, to potem sobie, nawet jeśli chce iść na, wiesz, na zagranicę, no to jest dużo łatwiej. Kurwa. Ale nie, nie. No byliśmy u babci i opowiadała ogólnie, że ten, że ona na kolei pracowała. Ona ma 87 lat chyba teraz. I opowiadała. 85? Tak? A no to... No myślisz, że ja wiem, kto ile ma lat. Ja mam ile. Dobra, ty będziesz wiedziała. Ty będziesz w tej rodzinie, więc ty musisz wiedzieć. Nie? No i tak opowiadała, że czasy się zmieniają, że kiedyś to było... A, coś tam opowiadała, nieważne. Ale ten, żałujesz, że nie poszłaś do technikum? Żałuję. Dlaczego? Nie wiem, dlatego, że miał ten zawód. No dokładnie. A wiele ogólnie takich dzieciaczków, znaczy no nie chcę tam obrażać, ale ogólnie dużo ludzi młodych idzie sobie po prostu do technikum, czy do liceum, czy do czegokolwiek. Albo rodzice mi kazali. No bo jednak, nie wiem jak to wygląda, jeśli składasz papiery, nie? To może rodzic za ciebie złożyć to wszystko, nie? Chyba tak. Może. W ogóle rodzic może zabrać twoje papiery z tej szkoły i coś innego. Tak, tak, tak. I chyba nawet można. Właśnie bez tego nie można, tak. Rodzica nie można nic zrobić. Więc trochę przepierdolone. A już mówię o takim jeszcze następstwie, że jest dużo ogólnie takich ludzi, którzy po prostu wybierają studia ze względu na to, że a rodzice mi kazali, idą sobie kurwa na przykład, nie wiem, na jakiś kierunek, którego zupełnie po prostu nie lubię, tylko a rodzice mi kazali, to idę. I potem tak to właśnie jest, że są ludzie po studiach, po 5 latach studiów i troszkę. I jest taki Dominik Pytla, który poszedł sobie na... Kurwa, nazwisko moje jest dobre i tak znają. Ten. Idą sobie na studia, wkurwiają się, potem szukają roboty, nie znajdują jej. Ale nie, powiem tak szczerze, ja jestem ogólnie po szkole, technikum, na profilu geodety i powiem szczerze, że mam większą wiedzę jak ludzie, którzy mają teraz 26 lat, czy ile tam, pracują rok ogólnie tyle samo, co ja pracuję ogólnie w firmie, a mają wiedzę dużo, dużo mniejszą ode mnie. A już nie mówię, jak ja bym miał wiedzę, gdybym pracował tyle co oni. O, jakiś ziomeczek tu jest. Bo jednak wiecie, możecie mieć taką świadomość, że jeśli poszliście na studia, to zmarnowaliście te 5 lat, czy tam 3. No nie wiem, no ile tam studiujecie, tak? Więc jednak tak może być. No, napij się, nie? O, ten, zrobię, nie? Więc moim zdaniem studia powinny trochę iść też z pasją, tak? Człowiek powinien mieć na uwadze ogólnie po pierwsze pasję, a po drugie powinien ogólnie trochę przeanalizować rynek pracy i tak dalej, jak później będzie miał z robotą, tak? Bo nie oszukujmy się, ale żyjemy w takich czasach, że bardziej studia związane z przedmiotami ścisłymi, czy matematycznymi, może tak to nazwę, no są dużo bardziej pewne na rynku pracy niż humanistyczne. No, z takich humanistycznych ogólnie
z kierunków studiów, to uważasz, Patrycja, że co może ci dać pracę? Możesz zostać prawnikiem, ale to musisz mieć znajomości, więc jedno odpada, powiedzmy. Bo raczej mniejsza liczba osób ma znajomości takie. Możesz zostać nauczycielem z polskiego, z historii, angielskiego i tak dalej, nie? Możesz, powiedzmy, zostać tłumaczem, ale tak naprawdę nawet jeśli chcesz zostać nauczycielem z polskiego i tak dalej, to jest dużo ogólnie, przynajmniej jak w moim mieście, to jest dużo ogólnie ten... To jest ciężko, tak? To jakiś taki bardzo dobry polonista, to znajdę tu pracę, ale ona zamawia... Ale jest dużo ich po prostu. No jest za dużo, no powiedz. Tak na moim przykładzie jest, nie mam o co iść na twoje dane. Tak, bo byłaś ogólnie w takiej klasie i to bardziej coś takiego, że będę to ciągnęła dalej. Więc takie, no... Ale to jest takie gadanie, że human to nic nie robi i się nie uczy w ogóle, to jest takie trochę... Wiesz co? Kiedyś ogólnie słyszałem coś takiego, że na Politechnikę nie idą dziewczyny, bo ten... Znaczy, że jak dziewczyna idzie na Politechnikę czy coś takiego, to musi być brzydka. Że dziewczyny to idą tylko na jakieś takie humanistyczne. Albo na jakieś zarządzanie, kurwa, jakieś takie te... Ale nie, tak też denerwuje mnie w ludziach ogólnie świadomość, że nie wiem, jeśli nie masz studiów, to kurwa nie masz nic, że jesteś nikim, kurwa, że nie wiem, nagle kurwa zrobisz studia i chuj, jesteś kimś, kurwa, no to dla mnie jest takie trochę strasznie puste, bo oceniają człowieka tylko ze względu na to, jakie mogły wykształcenie, bo jednak kiedyś usłyszałem takie mądre słowa, że są ludzie prości i są prostacy, tak? To, że ogólnie skończysz studia, to nie znaczy, że jesteś... że jesteś inteligentny, tak? Masz wykształcenie, ale wykształcenie to nie jest inteligencja, to nie jest też mądrość, tak? Ja przynajmniej mam takie zdanie. Ej, wiesz, że tu się kiedyś wypierdoliłem właśnie na tej mapce? O tu się wypierdoliłem. I też tam mówiłem, ja się nie wypierdolę. Miałem mniejszy level tutaj chyba nawet. Wiesz, ale ja tutaj jestem o kurwa, ale przejebał. Oj, patrz, sobie biegam na impach, fajnie jest. Nie no, fajnie by było coś pograć na tym beru. Ty kurwa wiesz, że te skrzynki to mogą mi rozjebać? Tam są skrzynki ze skarbami, ja mam 86 level, a ta skrzynia, ona tu stoi po prostu na środku drogi, nie? A jak możecie rozjebać? Ona atakuje. Skrzynia. Miałem typa w klasie, w technikum, na którego skrzynia mówili. Wiesz? Tak. Bo miał nazwisko skrzyńskie. O, znowu skrzynia. Ale tych skrzynek. Raz się już tu wyjebałem, drugi raz już nie mogę. Co jeszcze, Patrycja, opowiemy tutaj? Weź ten, zapodaj jakiegoś joke'a tam. Ty jak poważnym człowiekiem. Tak, poważnym człowiekiem. Powiedz mi, Patrycja, kiedy nasz wylot będzie, że tak powiem. Możesz tam powiedzieć widzom. Pięknego dnia, 13 czerwca, godzinie 5:55. O 5? No mówiłam ci przecież. Myślałem, że 4. 55, no to 6 już. No to my zapierdalamy do Warszawy ogólnie pociągiem o 22 i siedzimy tam do 5. A jak pójdziemy do Maka? Oczywiście. Bo tam jest gdzieś na tym, na Okęciu ten McDonald's, nie? Nie wiem. Nie. Na pewno. Czekaj. McDonald's. Okęcie. Tylko że mnie nie wyjebali tutaj. Żwiry i Wigury. Co kurwa? Jest gdzieś tam! No myślałam ci, że nie będę z tymi paliskami ratowani w remoncie. Aj, tam ja ci pomogę. Bo ile ty bierzesz? Podręczny i ten tylko, tak? No, bo co ty mi pomożesz, jak ty weźmiesz to samo. Ale to nawzajem sobie będziemy pomagać, ja ci tak mentalnie mogę pomóc. Oczywiście. Dawaliśmy swoją walizkę. Weźmy zbiera do głowy, bo już Patrycja weźmie. A nie chcesz dwóch nosić? Ty ogólnie mówisz, że jesteś silną i niezależną kobietą, tak? No. No to pokaż to. Pokazuję. Kiedyś były jakieś memy ogólnie, że ten... Znaczy memy, Boże, był jakiś demot, nie? Że jestem silną i niezależną kobietą, bo mam trójkę dzieci i tak dalej. To jakiś typ tam napisał, że jak chcesz, to będziesz jeszcze bardziej silną, zrobię ci czwarte, coś takiego. Nie pamiętam, jak to było. Wtedy będziesz w chuj silna. Ej, typa, 3 impy. Wiesz, co jest najgorsze w tych impach, nie? Ja ci to wytłumaczę. Bo są obrażenia magiczne, nie? Które biją od żywiołów, nie?
Ogień bije ci ze stałymi obrażeniami, zimno cię spowalnia, nie? I są jeszcze błyskawice, nie? I błyskawice mogą ci walnąć albo jeden, albo milion. Rozumiesz? Jest taki bardzo duży przedział i się czasem nie spodziewasz, ile ci ten im wypierdoli z tego błyskawic. Teraz mi przejebał 1200, czaisz, nie? A mógłby mi przejebać za 400, rozumiesz? Ciężko jest to oszacować. Tu nie idę, bo się boję. Ty, ale wbijmy 87 level, tam wiesz, pożegnajmy się, powiedzmy, dobranoc widzowie, nie? I tak dalej. Jakbyś się napił chociaż na ten z widzami. Się napiłam przed chwilą. Trzy minuty. Tak? Tak. Ode mnie? Nie. A czy, bo ten, bo ja tutaj jestem, wiesz. A potem bym było, że ja tu w ogóle jestem okropna, a ty nie widzisz. Nie, no ty to w ogóle spoko, normalnie mordeczka jesteś. A wiesz, że tu się te kuźnia Wurundiela mi zaczyna chyba. A ja tam dalej nie mogę iść. Tak, tu się kuźnia zaczyna, zaraz. I ogniki będą. Ogniki mają setne wale. Wiesz, ja nie dam rady na nich. No, nie dam rady, co się... No kurwa, nie dam rady! No wiem! Chujowy jestem. Wiem. Nie, dwa impy ognia. Pierdolę to. Boję się. Nie no, może coś sobie jaku ogarnę. Zaraz to loka przebiję. No ale właśnie to jest przepierdolone. Ale wiecie, nawet chodzi o to, że pójdziemy sobie na jakiegoś razuglaga na Berufsie, to na margognem.com. Na razuglagu, to ja stoję sobie praktycznie sam. W większości przypadków. Ale ty, zabiłem tego razu blaga z 80 razy, z jakieś 90 może. I wiesz co zdobyłem? Nic. Nic nie zdobyłem. Może się zalogujemy zaraz. A bo tu jest żółta mapka. Weźmy się ten. Margonem.com. Play now. No, ty nie ma tego! Nie chcę rozuglaga ubić, bo nie wiem. A i fajne jest to, że jak elitka się pojawia, to macie taki ten dźwięk. Pa. Gram w podwójnym argonem, czaisz? Tu i tu. Ale beka, co? Gdzie jesteś? Nie strasz mnie. Ale mama jedzenia narobiła. O, te chipsy duszki mam nawet. O, patrzcie, jakie fajne. Kurwa, jaki wesoły, nie? Nadal wesoły. Ty wiesz, że duszki do Lala wracają? A że już wróciły już. Bo wtedy zmieniłem pół roku jakiegoś. No nie ma mi tych. Elitek mi nie ma. A czy elitek? Potwor... O, respił się. Musimy wbić 87 level, Patrycja. Wiesz, ile nam zostało? Mało. Tak, to jest to żółte. Tylko patrz, tutaj masz inny interfejs, nie? Tu masz inny interfejs, bo tutaj to margronem wygląda tak, nie? A tu wygląda inaczej. Czaisz? O kurwa. Ty, ja pierdolę, ale schizy. Ho! Dymy, dobre, nie? Wiesz co chodzi, nie? To jest tak, nie wiem, nowszy silnik, nie wiem jak ci to nazwać, nie? Znaczy wszystko widać, nie? Nie, no ogólnie te margonem konto fajne. Tam hashtag Englando piszą. Ja tam Greka udawałem. Rumuna mogę udawać. Kurwa, dzisiaj w robocie mi to powiedzieli, że ja to mam taką karnację jak Rumun. A dlatego, że przepracowałem kurwa w tej banej geodezji tyle czasu. I się opaliłem. Ale naprawdę, wiesz jak mi to uraziło? Bo kiedyś bekę cisnąłem z typa, na którego Rumun wołaliśmy. A teraz kurwa na mnie krzyczą, muszę pod kurwa. Patrzcie, ja mam tutaj ogólnie ten, łapy mam całe takie czarne, nie? Podwijam sobie, widzicie? A wiesz, gdzie masz szyję? Patrzcie, kurwa, jaki jest dziwny jestem. A to masz jeszcze gorszą szyję. A szyję? Tutaj, z tyłu. Też opalona? Jest straszna. Ale no kurwa, patrzcie na łapę. Jestem kurwa jakiś dziwny. A dłonie to już w ogóle mam białe od pracy. Nie chcę być murzynem. Zaraz mi kurwa deportują jeszcze. Ej, my na pewno do ten. My idziemy do UK, nie? To my na Ukrainę lecimy czy gdzie? Wiecie do Ugandy. Ty, ugandyjskie kino, akcje bym mógł robić. Gdzie jest moja elitka? Raz uglaga mi wyjebali, o chuj tu chodzi. Ej, czy. Co tu się dzieje?
Ja tu lubię takie miny robić, wiesz? Wiem. A ty lubisz? Jak robię miny? Kocham. A ten, spytaj się widzów, czy chcą filmiki z tobą. Dlaczego? No, bo ten, ja wiesz... Ale ja wiem, oni mnie tak kochają, że nawet jak się... Ale nawet zapamięta... Ale czaisz, że imię nawet zapamiętali? No ja właśnie wiem. Nawet jak się nie odzywam, to oni piszą. No. W pracy mnie oglądają. Ja tu fajmem jestem już. Gdzie są moje impy? Ja chcę wbić level i chcę kurwa raz uglaga ubić tylko. Czy ja tak dużo wymagam? Ale raz uglaga mi wybili, czaisz? Szkoda, że nie mam licznika tego. Ale patrzcie, o, jeszcze achievementy wam pokażę. Patrzcie, tutaj masz achievementy. Na przykład zdobądź ileś golda. 60 level. Ciekawe jak to właśnie Heroes Quest działa. Bo jak jest ogólnie ten Heroes Quest, a myślę, że jest. Tak, chyba tutaj więcej unikatów się dostawało. Kiedyś mi gruby opowiadał, nie? To ten. O. To ten. Nagram wam to ogólnie. Jak to będzie wyglądało. Widzisz, jaki ja dobry jestem? Najlepszy, no kurwa. Kuła, kiedyś to było. Czy ja ogólnie, Patrycja, przypominam Janusza? Takiego stereotypowego Polaczka. Chwaliłeś się jak tam? Swoją wycieczką tydzień temu? Jaką wycieczką tydzień temu? Tu, kochany Januszu. Tydzień temu do McDonald's. A, pojechałem do McDonalda. Znaczy, było coś takiego, że ziomeczek do nas przyjechał. Patrycja mnie nocowała. I mówi, Dominik, masz tu pieniądze, nie? Bo mi wisiał. Za wódeczkę, 0,7. I... dostałem i powiedział Dominik, bo ja wyszedłem ogólnie w skarpetach i w takich sandałkach, takich naprawdę, takich... W takich sandałkach, to są takie stare, bo że mój dziadek w takich chodzi. A ja jednak nie jestem dziadkiem, a chodzę w takich no i co? No właśnie, i ty się nie pytasz, czy ty Januszem nie jesteś? Tak, i się pyta, Dominik, a może byś do McDonalda chciał pojechać? McDonald był od nas, McDrive był 5 km jakieś i pojechałem do tego McDrive'a w takich sandałkach ładnych, w skarpecikach. Dobra, ty pojechałeś do tego McDrive'a, ale ty nie byłeś w McDrive'ie, tylko w normalnym McDrive'ie. A, tak, no wszedł, no do środka, patrzyli się na mnie, wycieczka dzieci były i mnie wytykali palcami. Pewnie mówili, nauczycielka pewnie mówiła, jak się nie będziesz uczyć, to będziesz wyglądał jak ten Janusz. I dzieci, o kurwa. Gdzie jest mój razuglak? Po chuja tu kurwa gram w tą grę, skoro... Nie mam co bić. No tamtych się boję. Jestem osraną parówą. Tutaj są Vermonty, z których nic nie zdobędę. Ty, ale wiesz co jest najgorsze, że żeby teraz na jakiejkolwiek elitce postać, to ja muszę wbić, nie wiem, 96 level. Czekaj, 84, 97 maksymalnie, nie? Bo... Na Berufie, bo są mapki, które masz czerwone, czyli że cię każdy wali w tubę, kurwa, i nie pytacie o zdanie. A są mapki żółte, nie? A na tym świecie, jak pójdę na te czerwone, to ja, kurwa, zęby będę zbierał z podłogi i będę miał pierwszy level zaraz i zresetuje mi się. Wiesz, co chodzi? Stracę to wszystko. A tego bym nie chciał, nie? I, kurwa, jebany razugla, gdzie on, kurwa, jest? Chciałem wam pokazać, że go potrafię ubić, że go ubijam, że ten, że fajnie jest. O, że tutaj mam ty... 3% nam zostaje, wiesz? 3% do szczęścia. Weź tam jakiegoś joke'a za polej, żeby drętwo nie było. O Boże, ale te drogie alkohole są. O i właśnie taki dźwięk jest. Co to jest? Razuglak. Nic, nie zdobyłem. I leczę się potami. O, zaraz level wbiję też. Dobra, mogę to ten zminimalizować. I idziemy tutaj sobie dobić ten level. No to ten, powoli się możesz tam, wiesz, pożegnać, możesz tam całusa wysłać i tak dalej. Mogę? Tak. Ale to jeszcze nie. To jeszcze muszę wbić 3% jebane. Patrz, sobie miotki pozbieram. Ten, widziałem ogólnie ostatnio te. Rozebrali tory do Treblinki. Treblinka to ogólnie był ten, taki obóz koncentracyjny. Jakiś ziomeczek mi tu biega. Ja pierdolę.
Chyba mu się nudzi. Na 51 levelu na Beru się popierdala na impach. Nie boi się, że one się tu zrespią i mówi... On... Nie, bo impy chyba... Magowie na pewno atakują. Więc ja bym się bał na jego miejscu, żeby się zrespi na głowie imp i mnie zabije. Więc kolega to chyba taki jolo, dobre jolo. Na zwykłym świecie to jeszcze spoko, ale tutaj... Może taki zwykły świat to nie jest, powiedzmy. O, jeszcze 2%. Ale się męczysz przy mnie, nie? Zmuszam. Ja do niewolniczej pracy zmuszam. Ona tutaj normalnie mi te kanapki robi, ścieli mi łóżko. No jednak mama mi kiedyś powiedziała. Mama kiedyś mi powiedziała: Dominik, zajdź sobie dziewczynę ze wsi, bo robotna. I ja posłuchałem. Co? Jesteś bardziej ze wsi niż ja. Nie, jestem z centrum Siedlec. Chyba, że nie mieszkasz, a czy na wsi. Nie, ja jestem taki z miasta. Taki. Co? Pokaż swoje obuwie, zobaczymy, jak to jest miasta. Nie, tutaj. Nie mam. Dobra, weź tam 2%. Dobra, weź tam całusa im wyślij i tak dalej. Elo, wariaty, no, nie? Masz.